odcinku będziemy składać cały silnik od widza. Niestety nie będzie to takie składanie, jakbym sobie życzył, aczkolwiek nie możemy przekroczyć kosztów remontu wartością nowego silnika, bo właśnie części tyle wyszły, wszystkie, które są potrzebne, więc zrobimy tak, jak widz sobie chce. Tak będzie miał. Będzie jeździło, aczkolwiek jak długo pojeździ, nie wiadomo. Dobra, w pierwszej kolejności osadzimy sobie wał korbowy. Tutaj tą przylgnię gniazdo musimy wyczyścić, czyli jakaś szmateczka czyścimy, żeby było czysto. Wał korbowy również tu czyścimy. Ja teraz wezmę palnik, ponieważ jest szybszą metodą. Nagrzeję lekko tutaj gniazdo. Ważne, żeby po prostu miało większą temperaturę. Wtedy jeszcze lepiej nam wejdzie, ponieważ tak na sucho też wejdzie z olejem, aczkolwiek po co się męczyć. Wkładamy wał. Elegancko nam wszedł, bez wysiłku. Teraz skrzynia biegów. Tutaj mamy tryb zębatki zdawczej, czyli wałek zdawczy. Tutaj mamy wałek pośredni. Od koła talerzowego. Przechodzi to w ten sposób. Tu u góry i tu u góry podkładka. Wkładamy tak, aczkolwiek wcześniej musimy założyć sobie te oto widełki. Niższe widełki tutaj, wyższe widełki tutaj. Oczywiście w ten sposób to montujemy. Widełki są wytarte, stare. Aczkolwiek jeżeli zmieniało to biegi, no to po co jeszcze na razie to zmieniać? Jak silnik padnie, to wtedy cały silnik się wymieni. Dobra, programator dosuwamy. Niestety bolączka składania silników na skrzynce po piwie jest taka, iż bardzo często otwory się nie zgrają i nam wałki nie przejdą w dół do samego końca. Dobrze, co dalej? Pewnie powiecie kopnik. Tutaj jest sprawa tego typu, iż nie ma podkładki, ale ja zastosuję podkładkę od siebie, bo jeszcze czekam na części. Ok, tutaj pasuje, tulejki ustalające, żeby już tutaj były. W ten sposób. Właśnie takich uszczelek nie lubię, bo często zostają na folii. O. Super, potargały się, super jakość wykonania, to są właśnie tanie, kurwa, chińskie uszczelki. I co ja teraz tu mam zrobić? Ajajaj, o-ringi olejowe, ok, o-ringi od tekielków, uszczelniacze, patrzcie, ta uszczelka do śmieci jest. Ta z wydechów zgnieciona. Pompy oleju dobra. Pod cylinder ok. Pod ten karter. Pod sprzęgło, pod to w porze. Ta uszkodzona. Ta uszkodzona, bo jak sobie ładował do pojemnika, to widać, to się uszkodziły tutaj. No i co, założymy tą, tylko że zastosujemy silikon, bo co innego mam zrobić? Nową kupować i znów koszta kolejne? Jak to mam polepić? Tutaj nawet kawałka uszczelki brakuje. Partactwo, bo partactwo. Ten silnik ma być zrobiony małym kosztem, a to jak wyschnie, będzie działać. Możecie mi wierzyć, u siebie też tak mam uszczelkę bocznego dekla, bo też mi się przerwała, ale to ja wiedziałem o tym, że ona się przerwie. Dobra, teraz tutaj ten karter. Gniazdo trzeba wyczyścić, łożyska trzeba wyczyścić, odtłuścić przylgnię. Teraz składamy to w ten sposób, a później będziemy składać sobie resztę. Musi nam najść na tulejki ustalające, ok, naszło. Ok, wałek się rozszczepia. Przerzucamy na drugą stronę i skręcamy. Wleci wszystkie po kolei.
teraz sobie zostawimy ten silnik, tak, później możemy wymieniać uszczelniacze i inne pierdoły, aczkolwiek jeszcze nie mam części. Dla pewności już tutaj ten silikon się uszczelni, po prostu to tak zostawię. Dobra, no i tyle. Dobra, silnik mamy na stojaku, jak widzicie, i montujemy sobie dalej go. Czyli silniczek na drugą stronę, ponieważ teraz sobie powymieniamy uszczelniacze. Bierzemy sobie normalnie płaski śrubokręt, wciskamy go w wałek za uszczelniacz, żeby przeszedł. Tutaj widać stary uszczelniacz. Tutaj mamy nowe części. Nowy uszczelniacz to będzie chyba ten. Powinienem użyć taśmy izolacyjnej. Na tą chwilę jej nie mam, także posłużę się woreczkiem foliowym. W ten sposób też raczej się da to zrobić. Sprawdzamy, czy sprężynka się nie rozpadła. Nie rozpadła się. Uszczelniacz dociskamy ręcznie. Nie możecie go przepchać za daleko, ponieważ wtedy uszczelniacz będzie tarł o łożysko. Teraz pora na drugi uszczelniacz. Tutaj w tym zestawie również jest. Także go wyciskamy. Można wziąć ten stary olej, nasmarować wargę uszczelniacza. Normalnie możemy go wcisnąć. Tak jak mówię, wszystko wchodzi w palcach. A jeśli coś nie wchodzi, trzeba wziąć nasadkę i to dobić. Ważne, żeby nasadka była dopasowana po zewnętrznej stronie. Dobra, ten uszczelniacz nam siedzi. Tutaj więcej uszczelniaczy już nie mamy, tylko czujnik zmiany biegów. Sobie go dokręcimy. Przechodzimy na drugą stronę. I tak, najpierw wkładamy kosę. Tutaj musi wejść na ten bolec. I wkładamy, zaskoczyło, jest ok. Teraz musimy włożyć do środka bolce. Mamy trzy bolce grubsze i dwa cieńsze. Jakąś chwilę ten bolec wytrzyma, ale to nie będzie długo. Teraz ten talerzek. Musimy spojrzeć, jak są otwory, ponieważ otwory są tutaj niesymetryczne. Teraz wkładamy sobie gwiazdkę i możemy nakręcić śrubę i to wstępnie skręcić. Dobra, teraz mamy luz. I oczywiście dokręcamy tak, żeby nie zerwać gwintu, nie? Można też wkleić to na kleju do śrub. Dobra, damy na luz. Biegi wchodzą jako tako. Oczywiście tam są wypieprzone widełki. Tu jest wypieprzony ten bolec. Także to na pewno nie będzie idealnie chodzić. Ale po raz setny mówię, ten silnik my go ratujemy. Nie robimy go od A do Z, ponieważ jest to nieopłacalne. Tutaj musimy sobie te kropeczki dać pod takim kątem, żeby te kropeczki patrzyły na ten otwór. Tutaj mamy kropeczkę, sprężynę dajemy tak, tutaj mamy kropeczkę i ta kropeczka musi się zgrywać z tamtymi kropeczkami. Zgrywają się kropeczki, zgrywają się. Sprężynę zahaczamy, wywijamy sprężynę do góry, tak żeby tutaj przelgnie nie uszkodzić. Kopnik dosuwamy, jest rozklinowany, jest git i szukamy. Tutaj gdzieś powinien być pierścień zegara. Teraz go po prostu nakładamy i musimy go rozsunąć i tam wsunąć. Siedzi, nie wypadnie, nie wypadnie. To teraz tak, filtr oleju sobie tutaj włożymy. Przełożymy sobie pompę oleju, czyli wałek z pompy oleju. To jest właśnie wałek z pompy oleju. Koło zębate pompy oleju, czyli wkładamy najpierw wałek, następnie wkładamy koło pompy oleju. Szerszy dystans zawsze do strony wału korbowego. Z drugiej strony wkładamy sobie śrubokręt, blokujemy, przykręcamy. I tulejka z pompy gdzieś tutaj musi być. I wiele osób zapomina, nie wie, że jest taka tulejka, która właśnie musi iść właśnie w to miejsce. W ten sposób sobie wchodzi, dopychamy ją i ona już jest na swoim miejscu i podpiera nam wałek z drugiej strony. Kolejno ta pompa również ma swoją tulejkę i tak dalej, ale zobaczcie, w jakim jest to stanie. Tył pompy jest wytarty dość mocno i te koła również są dość wytarte, także pompa jest do wymiany. Dobra, stare śruby, nowe śruby już Wam pokazuję. Tutaj mamy nową pompę. Ważne, żeby sobie naoliwić tą pompę w środku, żeby nie miała słabego startu. Także zalewamy sobie olejem. Bierzemy nową uszczelkę pompy oleju. Ją na lekkiej warstwie oleju nakładamy. Ona wtedy lepiej się zmiękczy. Sorry za kamerę. Założyliśmy pompę. Pokręciliśmy wałkiem z drugiej strony, żeby to do siebie zaskoczyło. I teraz tłumaczę różnicę między śrubami, między łebkiem. Ten łebek jest wyższy, ten jest niższy. To samo z tymi drugimi śrubami. Także takich śrub nie montujcie. Montujcie takie, jakie mają być. Ponieważ później może być jakaś kolizja i wiadomo, silnik do remontu. Teraz sobie tutaj musimy znaleźć śruby. Tutaj mamy nowe śruby,
Także jest ponownie otwieramy i bierzemy te, bo tamte już mamy. Więc tutaj jest dłuższa, tutaj jest krótsza i krótsza. I teraz będziemy je skręcać. Dokręcamy ręcznie. Teraz musimy dać tutaj tulejkę dystansującą. Zakładamy tulejkę dystansującą. Następnie nowe koło talerzowe. Mamy stare, stare, nowe. Więc zakładamy nowe koło talerzowe. Widać, nie ma luzów. Kolejno mamy taką tulejkę i zębatkę. Tą tulejkę jest dobrze sobie nasmarować. Gdy nie jest nasmarowana, ta jest nasmarowana. Wkładamy to w ten sposób, czyli mniejszymi ząbkami do nas. Tutaj pierścień zabiera, a widać różnicę stary, nowy, jaki jest rozwalony. Sprawdzamy, gdzie jest okrągła, gdzie jest. Sprawdzamy, gdzie jest ostra strona okrągła, ostrą stroną do tej, która może być wypięta. Ten to siedzi, bo no, no coś to koło talerzowe nie chce wejść głębiej. Przełożmy jakiś pilnik czy coś. Widać, to jest niższe, to jest wyższe. Niby to samo koło talerzowe, a jednak się różni. Teraz zabezpieczenie powinno bez problemu wejść. Dobra, zabezpieczenie siedzi, można składać dalej. Czyli teraz złożymy sobie całe sprzęgło. Podobno było dobre, nic nie trzeba robić. Najpierw kładamy tylny tryb, żeby zaskoczył oczywiście na dwie okładziny, nie tylko na jedną. Czyli sobie musimy sprawdzić tutaj, czy nam leży. Tutaj leży, jest wszystko ok. Teraz go wkładamy, żeby weszło to na siebie, jedno na drugie. OK, weszło. Teraz to zabezpieczenie, bo stare było powyginane. To jest stare zabezpieczenie wypłaszczone tutaj. Tego już bym nie radził odginać, ponieważ już Wam pokazuję, o co chodzi. Kosz wewnętrzny, czyli ta część, która jest na stałe połączona z... Te ząbki mają wchodzić tam. A teraz, jak widzicie, gdy to włożę, wypłaszczone, obraca się. Widzicie? Nie zakleszczy nam się. Można by było to jakoś to podginać i tak dalej, aczkolwiek lepiej kupić nowe. A nowe kosztuje 5 zł. I widzicie, tutaj są podgięte pod kątem prostym. Tak, wkładamy to zabezpieczenie, siedzi, możemy obracać za to zabezpieczenie, więc jest OK. Tak ma być. Kolejno podkładka napisem outside na zewnątrz, czyli do nas. Kolejno nakrętka. Teraz sobie przykręcę blokadę. I od razu mówię, takiej blokady nie kupicie. Wkładamy klucz pazurkowy i dokręcamy mocno. Tutaj jest 43 Nm bodajże. Teraz musimy spojrzeć, gdzie można by było zabezpieczenie zagnieść. Najlepiej będzie tutaj na dole. Przebierzemy śrubokręt. Tak tylko robimy pyk i już jest. Kolejno ta uszczelka. Na warstwie oleju może być bez. Cały skręcamy. I te śruby dokręcamy z siłą 5 Nm, to nie jest duża siła. Teraz wkładamy łożysko. No normalnie w ten sposób wam wyjdzie. Kolejna tulejka z taką sprężynką i z drugą tulejką. W ten sposób lepiej w pokrywie teraz wymienić ten uszczelniacz niż później. Teraz będzie łatwiej. Wymieniamy, sprawdzamy, to będzie ten. Wkładamy. Teraz tulejki ustalające w tym miejscu i w tym miejscu. Tutaj tulejka. I tutaj tulejka. OK, pokrywę mamy wyczyszczoną, tak jak widzicie. Widać, jest czysta. Tutaj przylgniata też jest czysta. W środku tutaj musi być tulejka wyciskowa, która nam wyciska sprzęgło, kos sprzęgłowy. Zastosuję swoją uszczelkę od tej pokrywy, ponieważ tutaj jest uszczelka spieprzona. Widzicie, jest pęknięta, także się nie nada. Zakładam pokrywę, uważając na uszczelniacz z tej strony. Dźwignię muszę lekko do tyłu cofnąć w ten sposób i wtedy wszystko nachodzi na swoje miejsce. O, jest, jest. Teraz dokręcimy ręcznie. Jeśli ktoś potrzebuje klucza dynamometrycznego, to siła 10 Nm. Ważne, żeby nie przekręcić gwintu. Czyli bagnet wkręcamy i przechodzimy na drugą stronę. Tutaj z tej strony musimy na razie włożyć łańcuszek rozrządu. Także w pierwszej kolejności go przekładamy, wkładamy. Jak widzicie, nowy napinacz tutaj wyjmuje z woreczków. Nowa śruba właśnie tego ramienia napinającego, bo wcześniejsza miała luzy. Nowa gumka. Zobaczcie, mimo że to i to jest nowe, to zobaczcie, jak wygląda ta gumka, a ta gumka. Się dlatego to wymieniam.
Okay, i będziemy całość składać. Tutaj jest gwint naprawiony. Kółeczko teraz sobie nasmarujemy. Więc tutaj trochę oleju, żeby to było lekko przesmarowane, żeby nie chodziło na luźno, na sucho, bo potem będzie miało luzy. I nakręcamy. Tu jest klucz 17. Tutaj nie trzeba bez mocno. I zobaczcie, stare ramienie, nie wiem czy pamiętacie jakie miały luzy. Nowe praktycznie tych luzów nie ma. Teraz tutaj sobie przesmarujemy, nałożymy to kółeczko. Dobra, teraz napinacz. Napinacz oczywiście przelot, gumka od dołu wkładamy. Napinacz dopychamy w ten sposób. Kolejna sprężyna ze starą śrubą. Klucz 14 dokręcamy. Tutaj mamy zestaw o-ringów. Nas interesują te dwa małe. Te o-ringi przychodzą w te miejsca. Ale żeby one nie wypadywały, się nie przeszczypały czy coś, bierzemy sobie smarlitowy. Lekko tutaj, żeby do gwintu nie wleciało wam, tylko lekko tu na obrzeżu, w ten sposób. I teraz jak o-ring włożymy, to on już tu zostanie. Teraz nakładamy ten dekielek. Jeśli jest wyciek z niego, ten duży o-ring trzeba wymienić. Tutaj wycieku nie widziałem, także zakładam to na starym. Osadzamy go równo, żeby go nie skosić, bo jak go skosimy, to wtedy przeszczepimy właśnie ten o-ring, o którym przed chwilą mówiłem. Lekko dobijemy. Słyszymy, zmieniła się barwa dźwięku, czyli doszło. Teraz znowu śrubę przykręcamy. Czyli teraz musimy założyć sobie cały rozrusznik, cały mechanizm, ale najpierw musimy wymienić sobie tutaj uszczelniacz. Tutaj jest taki specyficzny przeciwodrzutnikowy uszczelniacz. Bierzemy śrubokręt, wyłamujemy stary i zakładamy nowy. Można go przesmarować w środku. Tutaj jest stary smar jeszcze, stary olej. Non stop się mylę, mówię smar, to jest olej. I również wymieniamy ślizg, bo ten jest użyty, jak widzicie, wytarty bardzo. Stary, nowy. Nowy ma tutaj jeden pasek, stary ma to pod kątem, bo był lekko wysunięty. Zabezpieczenie. Stare zabezpieczenie, jak jest rozjechane, i nowe zabezpieczenie rozrusznika. Także również zabezpieczenie tutaj będzie nowe. I po raz 10 w tym filmiku powtarzam, robimy ten silnik tanim kosztem, aczkolwiek tak, żeby jakoś w miarę to jeździło. Oczywiście długo to nie pojeździ, bo gniazda łożysk w karterach są rozbite. Wał z jednej strony ma uszkodzone łożysko, ma luzy osiowe, programator w skrzyni biegów jest uszkodzony, dokładnie widełki, tam jeden bolec jest uszkodzony, ale z tym już nic nie zrobimy. Trzeba by było tak dużo tutaj pieniędzy włożyć, że kupno nowego silnika wyszłoby taniej. Dobrze, teraz sobie musimy włożyć rozrusznik. Dobra, przykręcamy go. Przechodzimy na drugą stronę. Te kółeczko zębate, ten łańcuszek, to kółeczko większe, wszystko razem zakładamy i w tej formie kładamy, pyk, 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 siedzi, siedzi. U góry zakładamy zegar, czyli rozchylamy, zakładamy, siedzi, siedzi. Teraz tutaj to zabezpieczenie i teraz sobie odchylamy łańcuszek, ślizg większy najpierw, ponieważ on się tutaj opiera, a teraz możemy ten mniejszy. W ten sposób już nam się tutaj zgrywa i nie ociera nam o ścianki. Teraz tutaj musimy u góry założyć klin od magneta. Dopiero w tym momencie zakładamy magneto, które musi najść na klin. Ok, magneto siedzi. Teraz dokręcamy tą śrubkę. Teraz musimy to dokręcić siłą 42 Nm. Ja to zrobię na wyczucie, byle jak. Ok. Wcześniej założymy czujnik biegów, czyli tutaj przechodzi ten cędzelek. Przewód musi wchodzić tutaj, to musi wchodzić tutaj, ale ta gumka jest rozwalona, także trudno. Teraz cała pokrywa. Tulejki zakładamy tutaj u góry jedna, tutaj na dole druga. Całą pokrywę zakładamy tutaj na starej uszczelce, bo nie trzeba dawać nowej. Tu nie ma żadnego oleju i tak dalej. Teraz możemy tą pokrywkę tutaj założyć. No i teraz zostało nam tylko i wyłącznie założyć cylinder, obciąć uszczelki i tak dalej. Teraz musimy sobie odciąć nadmiar tej uszczelki. Ważne jest, żeby to zrobić równo, żeby nie zadrzeć karterów. O, w ten sposób. Odcinamy u góry. O, w
ten sposób, resztę targamy, samo wychodzi. Teraz bierzemy nową uszczelkę. Jak ktoś mi napisał, uszczelek nie daje się na warstwie oleju. Ok, to nie damy na warstwie oleju, aczkolwiek moim zdaniem po kontakcie z olejem uszczelka jeszcze bardziej ona się zmiękczy i dopasuje do nierówności. Ale mogę się mylić, nie jestem nawet mechanikiem, także wiecie. Niekiedy nie warto mnie słuchać. Dobrze, teraz o-ring olejowy. Tutaj przychodzi taki właśnie o-ring. Go sobie możemy na warstwie smaru osadzić. Ten spływowy oczywiście. Po to, żeby po prostu on nam nie wyskoczył. Kolejnym etapem jest założenie tłoka. Tłok montujemy napisem in do góry. Jak widzicie, jest powycierany. Później będziemy go smarować i ustawiać pierścienie. Lekko sobie kapniemy na stopę na korbowód. Tu, gdzie wchodzi nasz sworzeń. Sworzeń możemy teraz włożyć, pokręcić kilka razy, żeby ten olej się rozprowadził ładnie. Aby nie było słabego startu. Teraz wkładamy tłoczek. Wkładamy sworzeń do tłoczka. Teraz bierzemy to małe zabezpieczenie. Musimy je skompresować, aby po prostu zaskoczyło w swoje miejsce. Zabezpieczenie sobie dajemy albo maksymalnie w dół, albo maksymalnie do góry, tak żeby było najmniejsze ryzyko, iż się wepnie. Tłoczek mamy założony. Teraz musimy sobie go nasmarować i ustawić pierścienie, czyli bierzemy olej. Pierścienie poprzesuwamy, żeby ten olej sobie wszedł pod pierścienie. I teraz jak na obrazku widzicie, ustawiamy pierścienie co 120 stopni. Zakładamy cylinder. Może wam pokażę w ten sposób. Ustawiamy tłok, ściskamy jego pierścienie, co niestety w 110 jest bardzo upierdliwe. Ok, mamy. Ok, wszedł nam tłoczek do środka. Teraz bierzemy chwytak magnetyczny. Przeprowadzamy łańcuszek. Teraz bierzemy sobie to kółeczko z śrubką, wkładamy do środka. To musimy zakręcić, klucz 10. Pod tą śrubą musi być podkładka miedziana. Tutaj z boku również śrubka. Powinna być podkładka, aczkolwiek tutaj jej nie ma. Dokręcamy ręcznie. Teraz przechodzimy tutaj na przód. Musimy położyć nową uszczelkę, czyli znów łańcuszek trzeba przełożyć. Uszczelkę kładziemy i tutaj kilka ważnych rzeczy. Tulejki są w tym miejscu i w tym, także musimy je założyć. Dociskamy ją. Jedna, druga. Tutaj o-ring olejowy. To jest takie ustrojstwo z taką tulejką. Niestety nowej tulejki nie damy, gdyż jest zgnieciona. Ona tutaj wchodzi. Tu jest ten o-ring olejowy. Natomiast na dole, w tym miejscu, jest ten większy o-ring olejowy i go kładziemy na warstwie smaru. Żeby po prostu on nie wypadł. Teraz on nie wypadnie, ładnie nam siedzi, wszystko pięknie. Kolejno wkładamy głowicę z zębatką, ale to z innego już widoku. Tutaj mamy głowicę, jak widzicie, tu sobie widz wkładał worek i niestety ten worek dostał się pod zawór. Więc zawór trzeba wypchnąć i worek wyciągnąć, aczkolwiek to zrobimy dopiero, gdy będzie głowica zamontowana. Musimy odkręcić te cztery śruby, tą śrubę u góry i będziemy ustawiać punkt T, a następnie dopiero możemy zakładać głowicę. Teraz takim nożem kuchennym, przerobionym, będę odkręcać górny dekielek. Wkładam 14 i kręcę w lewą stronę, wypatrując punktu T. U góry mamy takie nacięcie na gwincie i tutaj jest punkt T. Teraz biorę zębatkę i ta kropeczka tutaj z napisem ZC, mogą być różne te napisy, naciągam łańcuszek i ustawiam ją już tak, żeby była prosto w tym miejscu. Teraz biorę głowicę, kładam ją, trzymając tutaj zębatkę. Zębatkę troszkę trzeba pomanewrować, żeby sobie przeszła. Głowica musi najść na tulejki ustalające. I teraz sprawdzam tutaj punkt T i cechę. Punkt T, cecha z kropeczką, zgrywa się wszystko, możemy przykręcać śrubki. Tutaj mamy trzy śrubki niskoprofilowe, o główce niskoprofilowej, także zwykłych tutaj nie możecie dać, bo będzie kolizja z dekielkiem. Przykręcamy, więc możemy tutaj to już zamykać. Teraz tutaj musimy wkręcić śrubkę. Później dokręcimy ją ręcznie. Ok, zobaczcie, uszczelka przychodzi tylko w jednym położeniu. W innym położeniu ją po prostu urwiecie i będzie problem. I tutaj dekielek również ma swoją szczałeczkę, która musi być skierowana do wydechu. I tak, na dole podkładka miedziana, a wszędzie podkładka zwykła. Oczywiście nakrętki.
całość dokręciliśmy. Teraz klucz dynamometryczny ustawiamy sobie na siłę 14 Nm, gdyż te uszczelki bardzo często się wydmuchują, a przy 14 Nm nam nic nie pęknie. Powinno być 12 Nm, aczkolwiek one się wydmuchują, te uszczelki. Mamy wszędzie 14, sprawdzimy jeszcze raz. Jest. Teraz tą boczną śrubę sobie dokręcimy. Oczywiście na wyczucie, żeby nie zerwać gwintu. Ona tylko jest po to, żeby uszczelnić tutaj ten fragment. Teraz boczne dekielki. Tutaj jest wyłamane, w głowicy też jest wyłamane, ale tak mamy zakładać, nie wkładamy tutaj nowej głowicy, bo było po prostu za drogo. Podobno to jeździło w ten sposób. Dwie śrubki, druga tutaj, całość skręcamy. Kolejno mamy tą długą śrubę z taką podkładką, która tutaj była, także tak będzie. Wkładamy dekielek, niestety tu drugie jest upieprzone, także nie będzie to szczelne. Dokręcamy. No i co, wpinamy odmę, przekładamy ją. O, tutaj musi wejść odma. No i silniczek mamy prawie gotowy, jedynie pozostaje tutaj ustawienie luzów zaworowych, aczkolwiek ja tego robić nie będę. Oczywiście ten woreczek teraz musimy wyjąć, tutaj sobie ten zawór wepchniemy, aby po prostu wyciągnąć ten woreczek. Jest wyciągnięty, jest git. Dobra, widzicie, silniczek jest zrobiony, testować go nawet nie będę, no bo co, wyjdzie, że cylinder nie trzyma kompresji czy coś innego, to jaki to ma sens, że go wytestuję? Złożyć co miałem złożyć, odesłać go i mieć święty spokój w końcu. I od razu was uprzedzam, od nikogo już nigdy nie wezmę silniku do naprawy, nawet choćby ktoś mi oferował milion. Nie, Chińczyków po prostu już nie robię, bo mnie przeraża ilość ogromu pracy, koszta, a taki silnik sobie możecie kupić nowy. Także na razie.